Cześć wszystkim, zadanie z informatora do egzaminu wstępnego 2023. Musimy udowodnić na podstawie obliczeń oczywiście, że pH roztworu, który tutaj opisano, jest równe 11,7, prawda? No i tutaj powiedziano nam, że wprowadzono w miligramach jakąś ilość tego naszego związku właściwie. Także policzymy sobie liczbę mol początkową naszego tego związku, czyli podzielimy tą masę 43,75 mg przez masę molową tego związku Li3N. No i to jest oczywiście 35 gram na mol z układu okresowego, prawda? Osobiście wolę ułamki zwykłe, zatem jest to 5 czwartych milimola. Ok. I teraz tak, powstały roztwór ogrzewano, powystucają do temperatury 20 stopni. Dobrze, ok. Czyli mamy tak, objętość tego roztworu, który tutaj sobie powstał, to 750 cm3. No i teraz roztwór, który tutaj wpływa na pH, no to oczywiście jakby powstały produkt tutaj w tej reakcji, prawda? Czyli jeżeli chciałbym policzyć liczbę moli NaOH, no to byłaby to oczywiście, jak tutaj widzimy, jedyneczkę z przodu, niewidzialną oczywiście. Tu mamy trójkę, czyli jest to 3 do 1 razy ta liczba moli, prawda? No i tam obliczamy, ile to jest. 15 czwartych milimola, milimol. Ok. No i teraz tak, teraz kolejna sprawa to obliczenie stężenia początkowego, czyli innymi słowy naszego C0 dla naszego LiOH, czyli dla naszego wodorotlenku tutaj. No i to będzie oczywiście ta liczba naszych milimoli NaOH podzielona przez objętość końcową naszego roztworu, czyli mamy 15 czwartych milimola przez 750 centymetrów sześciennych. Ponieważ tu mam ułamek, prawda, no to tutaj sobie też tak napiszę. Celem chyba uproszczenia, właściwie tylko obliczeń, tak to jakby innego tutaj nie ma. Czyli mamy, jeżeli mnożymy przez jakąś, jeżeli dzielimy przez jakąś liczbę, no w tym przypadku jest to ta nasza liczba, prawda, jak pamiętamy ze szkoły podstawowej, no to mnożymy sobie razy 1 przez tą liczbę. Ok. No i teraz tak, teraz wystarczy spróbować. Myślę, że możemy spokojnie skrócić sobie z 750 nasze 15. No i tu mamy 50, czyli tutaj mamy 1, czyli 50 razy się mieści, czyli to jest 1/200 milimol na centymetr sześcienny. No to oczywiście jest to samo co mol na decymetr sześcienny, no bo jedno i drugie różni się o 1000, jedno właściwie w jedną, drugie w drugą, jakkolwiek to brzmi. No i dobra, no i teraz tak, w roztworze mamy generalnie LiOH. LiOH jest mocnym wodorotlenkiem, więc jego jakby wydajność tej reakcji dysocjacji, czyli alfa jest tutaj, czyli nasz stopień dysocjacji jest równy 100%, przynajmniej w przybliżeniu. Zakładamy, że oczywiście dysocjuje 100%, jak to wszystkie mocne elektrolity, przynajmniej tak zakładamy oczywiście na potrzeby obliczeń. No i zapisujemy reakcję, czyli pierwsze co, no to możemy stwierdzić, że to nasze stężenie, no to jest stężenie początkowe tego naszego związku, czyli to jest 1/200 mol na decymetr sześcienny tak naprawdę. I to jest nasze, powiedzmy, stężenie początkowe, ponieważ właśnie ta wydajność jest równa 100%, no to i tutaj mamy 1 do 1, to możemy powiedzieć, i oczywiście objętość roztworu VR jest już dalej stała. No i tam wynosi tyle, ile tu mieliśmy 750. No to możemy powiedzieć, że stężenie anionów OH- jest dokładnie takie samo jak stężenie początkowe, bo objętość jest stała, czyli stężenie jest równe liczbie moli. Czyli to jest 1 przez 200,
czyli innymi słowy 5 razy 10 na minus trzeciej mol na decymetr sześcienne. No i teraz, no jak widzimy, to mamy te właśnie OH, prawda, więc pierwsze co policzymy, no to POH, jest to oczywiście ujemny logarytm ze stężenia OH minusów. No i teraz należałoby zajrzeć do tabelki. No dobra, no to już pozwoliłem sobie tutaj wkleić tabelkę. No i tutaj w tej tabelce oczywiście mamy, ona jest na końcu tamtych tablic. No i w takim razie jest to ujemny logarytm z tego 5 razy 10 do minus trzeciej, które nam wyszło. No czyli patrzymy sobie tutaj na naszą tabelkę. Zwróćcie uwagę, że akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o nasz x w postaci takiej czy w postaci takiej, to właściwie nie będzie miało większego znaczenia ze względu na to, że jakby dokładność tutaj, no w sumie to wszystko jedno tak naprawdę, dokładność jest taka sama, jedynie jakby przybliżenie naszej liczby x jest troszeczkę inne. No, tam się różni oczywiście jeden rząd wielkości, ale jak widać, tutaj nie będzie to miało za bardzo wpływu na wynik. Czyli czy przekształcimy to wyrażenie, żeby na przodzie mieć taką liczbę, czy taką liczbę, to w sumie nie ma żadnego znaczenia, już jak chcecie. Ja proponuję, żebyśmy, może zróbmy sobie to na piechotę, bo wiem, że tam czasem macie z tym problemy, pierwszej, drugiej, trzeciej. Prawda? Czyli teraz, jeżeli chcę przecinek postawić, powiedzmy, niech będzie w tym miejscu, tak, no to musiałbym tą samą liczbę po prostu zapisać w postaci 0,05 razy 10 do minus pierwszej, no bo ta nasza liczba to tak naprawdę jest 0,5 razy 10 do minus drugiej razy 10 do minus pierwszej, to razem 10 do minus trzeciej, czyli nam się zgadza. Czyli tak, czy napiszemy tak, czy napiszemy, może zróbmy jakiś tam symbol lub, czy napiszemy tak, to jest właściwie wszystko jedno, czy to będzie taka liczba, czy to będzie taka liczba, naprawdę to nie ma znaczenia, możemy sobie policzyć dla obu. Czyli oczywiście tutaj chodzi o ten logarytm, także pozwolę sobie skasować. To może wybierzmy sobie to przybliżenie, które ma większą dokładność. No, bo w sumie wszystko jedno, weźmy sobie to, prawda? Czyli 0,5 musimy mieć tutaj, prawda, z przodu. Czyli mamy 0,5 razy 10 do minus drugiej i z tego ma być oczywiście logarytm, także nawet z minusem, więc jest to ujemny logarytm oczywiście z tej liczby. No i idąc dalej, prawda, możemy sobie tu minus postawić, jest to logarytm z liczby 1/2, czyli pół. Tutaj, ponieważ mamy dodawanie, to możemy sobie zamienić, znaczy tu, ponieważ mamy mnożenie, możemy sobie zamienić na dodawanie, rzecz jasna, więc plus logarytm z 10 do minus drugiej. No i teraz możemy sobie tutaj wyciągnąć tę liczbę, o których mówiliśmy, czyli logarytm 0,5, prawda? Tutaj widzimy, że to jest 0 z minusem 0,301. Dobra, plus, no i teraz otworzę sobie nawias, no i ten logarytm tutaj dziesiętny, prawda? No jest to oczywiście pytanie, 10 do której potęgi daje 10 do minus drugiej, czyli minus 2. Zamkniemy sobie nawias, no i możemy tutaj napisać, że jest to minus minus 2,301, no to sobie zróbmy 2 i 3, czyli jest to 2 i 3 i to było nasze POH, bo był to wodorotlenek, prawda? No to teraz jak chcemy policzyć pH, no to pH, no to mamy tak naprawdę pH plus POH, znaczy napiszemy tak jak tam macie w podręcznikach, to jest 14, policzyliśmy sobie, to musimy policzyć, tak, a to mamy policzone, to jest ta nasza liczba, także podstawimy sobie, czyli pH to będzie 14 minus 2,3, czyli jest to 11,7, prawda? Można sobie odjąć i sprawdzić,
Mam nadzieję, że podobało Wam się to zadanie. Mam nadzieję, że umiecie używać tej tabelki, że było to wszystko w szkole i nie mówiłem nic za szybko. Dzięki za uwagę, polećcie mnie znajomym, dajcie suba. No i cóż, uczcie się dalej. Cześć.